Czechy zostają bez prezydenta. Mandat dotychczasowego, sprawującego w mieście władzę od 23 lat Andrzeja Dziuby, wygasł po tym, jak wygrał wybory do Senatu w okręgu obejmującym Tychy, Mysłowice i powiat bieruńsko-lędziński. Jednocześnie pracę stracili wszyscy jego zastępcy. Kto teraz będzie rządził miastem, o tym Fatima Orlińska. Mimo że Tychy pozostały bez prezydenta i jego zastępców, ciągłość pracy urzędu zostanie zachowana. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych pełnomocnictw istotne decyzje będzie podejmował wyznaczony wcześniej przez samorząd urzędnik. Przynajmniej do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza, który będzie w mieście sprawował władzę do czasów wyborów samorządowych, które powinny zostać przeprowadzone w kwietniu. Jak mówi były już prezydent Tychów, zbyt długo pracował w samorządzie, by przed decyzją o kandydowaniu do Senatu nie zabezpieczyć mieszkańców w prawidłowo funkcjonujący urząd. Oczywiście jest luka w prawie, ponieważ prawo mówi, że prezydent i jego zastępcy wszyscy tracą mandat o północy w dniu wyborów. Czyli ja od 15 października już nie jestem prezydentem, nie ma wiceprezydentów. Zabezpieczyliśmy się w ten sposób, upoważniając sekretarz miasta do wielu czynności. Oczywiście do wszystkich się nie da, w związku z tym to prawo trzeba bardzo szybko zmienić, bo ta luka obejmuje czas od północy 15 do momentu przyjścia komisarza. Kiedy to będzie, nie wiemy. Jak przekazuje rzeczniczka prasowa Urzędu Wojewódzkiego, wniosek do premiera o wyznaczenie komisarza składa wojewoda. Czekamy w chwili obecnej na postanowienie komisarza wyborczego, który ma 14 dni właśnie na wydanie tego postanowienia od momentu wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu, czyli tutaj uzyskania mandatu senatora przez prezydenta Tychów. Poza tym to prezes Rady Ministrów wyznacza osobę, która będzie pełniała funkcję wójta, burmistrza, czy też w tym przypadku prezydenta miasta. Sytuacja wydaje się o tyle skomplikowana, że wojewoda śląski również zdobył poselski mandat, jednak jego obowiązki może przejąć wicewojewoda. Nowego wojewodę powinien wyznaczyć premier, ale nowy rząd po wyborach jeszcze nie został utworzony. Dotychczasowy premier nie powinien podejmować już żadnych istotnych decyzji, a kiedy będzie nowy, nie wiadomo. Sytuacja zawieszenia w Tychach może więc potrwać kilka tygodni.